Witam Was serdecznie w trzecim odcinku działu Różnorodność Zwierząt. Dzisiaj zakończymy sobie już temat tego rozróżniania różnych grup zwierząt, co omawialiśmy przez dwa ostatnie odcinki. I dzisiaj zostały nam już dwie ostatnie kategorie, z czego pierwsza chyba jest taka szczególnie prosta i znana Wam już chociażby z podstawówki. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Pierwszy podział to jest na zwierzęta stałocieplne i zmiennocieplne. I przypuszczam, że wiecie, pamiętacie, że stałocieplność to jest zdolność do utrzymania względnie stałej temperatury ciała. I zdolne są do tego tylko ssaki i ptaki. No i tak, ssaki i ptaki utrzymują właśnie względnie stałą temperaturę ciała. Napisałam względnie, bo chciałam uwzględnić sytuację typu sen zimowy, tak, który występuje u niektórych zwierząt i wtedy ta temperatura ciała spada. To jest jakby takie wyjątkowe sytuacje. Natomiast zasadniczo przez większość czasu ona jest utrzymywana w bardzo wąskim zakresie. Sami to na pewno wiecie po sobie, że wystarczy, że temperatura wzrośnie nam o jeden stopień i już potrafimy się czuć bardzo kiepsko. Ta temperatura ciała jest utrzymywana na stałym poziomie dzięki specjalnym wewnętrznym mechanizmom regulacyjnym, opartym na regulacji nerwowej i hormonalnej, które to systemy wpływają na nasz metabolizm, tak? I możemy tempo naszego metabolizmu może wzrastać, wtedy generuje się więcej ciepła, jeżeli jest na to zapotrzebowanie, bądź może zwalniać w zależności od sytuacji. I stałocieplność umożliwiła ptakom i ssakom opanowanie właściwie wszystkich lądów na kuli ziemskiej. Też myślę, że łatwo sobie zapamiętać, które zwierzęta są stałocieplne, jeżeli wyobrazicie sobie daleką północ, przepraszam, to jest obrazek z internetu, bardzo straszny Photoshop, ale pasował mi do tego. Chciałam, żebyście sobie po prostu zobrazowali maksymalnie taką daleką północ. No i co tu mamy? Mamy ptaki, mamy ssaki, natomiast raczej trudno nam sobie wyobrazić tutaj węża, tak, albo żabę. No bo to są zwierzęta zmiennocieplne i one nie są w stanie wytrzymać w takich warunkach dużego mrozu. Z tym, że podkreślam, że mówię tutaj o lądach, prawda? Bo jeśli chodzi o wodę, no to woda nawet na dalekiej północy, jeżeli jest w stanie płynnym, w sensie morza, oceany, no to tam jest zawsze powyżej 0 stopni, tak? Więc tam występują ryby i różne bezkręgowce, różne zmiennocieplne organizmy, no ale to jest trochę inna sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o lądy, no to tutaj właśnie ta stałocieplność dała tę przewagę ptakom i ssakom, że mogą występować nawet w tak bardzo zimnych miejscach. No bo właśnie, jeżeli chodzi o zwierzęta zmiennocieplne, no to one są zależne od temperatury otoczenia. Jeżeli temperatura jest odpowiednio wysoka, to ich metabolizm jest na stosunkowo też wysokim poziomie, są ożywione, mogą nawet się bardzo szybko poruszać, jak pewnie, nie wiem, widzieliście kiedyś uciekającą jaszczurkę. Także to są dla nich optymalne warunki. Natomiast gdy robi się coraz zimniej, to one robią się coraz bardziej powolne, apatyczne, ospałe, jeżeli temperatura spadnie wystarczająco nisko, no to one po prostu zapadają w hibernację. No i tak w naszej strefie klimatycznej płazy i gady właściwie przez pół roku spędzają w tym stanie hibernacji, no bo nie mają za bardzo wyjścia. Dlatego nasza strefa klimatyczna i też dalej na północ, no to nie są optymalne warunki dla zwierząt zmiennocieplnych. Dlatego też mamy stosunkowo niewiele gatunków, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o płazy i gady. Natomiast w tropikach, tak, w rejonach tropikalnych, gdzie przez cały rok jest gorąco, tam występuje bardzo duża różnorodność tych gatunków. I tutaj jest taki błąd, który czasami słyszałam, że uczniowie popełniają, przynajmniej w moim odczuciu to jest błąd. Jeżeli ktoś mówi, że zwierzęta zmiennocieplne dostosowują swoją temperaturę do temperatury otoczenia, bo to dla mnie sugeruje, że one w jakiś aktywny sposób się dostosowują. Tak? A to tak nie jest. One są zależne od temperatury otoczenia. Jeżeli się robi zimno, one nie mają nic do gadania, tylko po prostu ich metabolizm zwalnia i one też zwalniają, że tak powiem, bądź zapadają w tą hibernację. To raczej można powiedzieć, że my jako organizmy stałocieplne dostosowujemy swoją temperaturę do temperatury otoczenia, czy może raczej dostosowujemy tempo naszego metabolizmu do temperatury otoczenia tak, żeby tą naszą temperaturę ciała utrzymać na stałym poziomie, bez względu na temperaturę otoczenia. O. Oczywiście w pewnych granicach, tak? Bo nie wiem, co w zeszłym roku były te przypadki, co ludzie chodzili w góry w zimie, w bieliźnie, żeby morsować i popadali w hipotermię i ratownicy ich ściągali. Tak, no oczywiście, jeżeli
będziemy w odpowiednio niskiej temperaturze zbyt długo, no to nasze mechanizmy termoregulacyjne w końcu nie wytrzymają, tak? I nie będą w stanie ogrzewać nas nie wiadomo jak długo i utrzymać tej stałej temperatury ciała. Niemniej jednak, jako zwierzęta stałocieplne, mamy tę wolność, że nawet gdy na zewnątrz jest zimno, to nasz metabolizm odpowiednio się dostosowuje i możemy normalnie funkcjonować. Także podsumowując, które organizmy są stałocieplne, które zmiennocieplne? Stałocieplne są tylko ssaki i ptaki, zmiennocieplna jest cała reszta. Natomiast warto jeszcze wspomnieć, że zwierzęta zmiennocieplne nie są tak totalnie zdane na tą temperaturę otoczenia, ponieważ mogą wpływać na swoją temperaturę behawioralnie. Czyli na przykład przez ruch, tak jak u niektórych owadów, bądź przez wygrzewanie się na słońcu, jak to często robią gady, czyli one się w ten sposób ogrzewają i czują się, że tak powiem, lepiej, czują się bardziej ożywione, bo są cieplejsze. Także w ten sposób te zwierzęta mogą w jakiś sposób czy ogrzewać, czy się schładzać na różne sposoby, no ale to są jakby takie zewnętrzne mechanizmy, tak? Czyli nie jakieś wynikające z wewnątrz, z wewnętrznych procesów metabolicznych, tylko po prostu takie oparte na zachowaniach. No i drugi podział to jest podział na owodniowce i bezowodniowce, czyli to jest podział w zależności od tego, czy są, czy nie ma błon płodowych. Co to są błony płodowe? Więc jeżeli mamy zarodek, jakiś generyczny zarodek zwierzątka, bo takie, no to co taki zarodek potrzebuje do życia, do rozwoju? No potrzebuje pić, tak, wody ogólnie w szerokim pojęciu, jeść, siusiu, kubka, no to bardziej siusiu, tak, bo kubka to są niestrawione resztki, no taki zarodek dostaje bezpośrednio do krwiobiegu substancje odżywcze, także tu nie ma nic niestrawionego, ale jakieś produkty przemiany materii zbędne, trzeba gdzieś jakieś pieluszki utylizować. No i jakaś bezpieczna kołyska, bezpieczne miejsce, gdzie taki zarodek może sobie się znajdować. No i coś, co może nie przychodzi nam w pierwszej kolejności do głowy, ale tlen. Tak, tlen mamy wszędzie dookoła, więc jest to oczywiste, ale taki zarodek potrzebuje też tlenu. I błony płodowe po prostu mają zadanie zaspokoić te potrzeby u rozwijającego się zarodka. I tak, powiedzmy sobie najpierw, które zwierzęta należą do owodniowców, a które do bezowodniowców. Do owodniowców należą gady, ptaki i ssaki, czyli generalnie zwierzęta składające jaja na lądzie albo żyworodne, tak, czyli chodzące w ciąży, zarodek się rozwija w organizmie matki, albo jajo żyworodne, czyli jaja się znajdują w organizmie matki aż do wyklucia, tak jak na przykład u niektórych ryb czy u niektórych gadów. I to jakby można zapamiętać w ten sposób, że składają jaja na lądzie, a nie w wodzie, więc muszą wytwarzać owodnie dla swojego zarodka. Natomiast bezowodniowce to są pozostałe kręgowce. Podkreślam, że kręgowce, ten termin bezowodniowce, owodniowce jest zarezerwowany dla kręgowców. Czyli jeżeli mamy jakieś bezkręgowce, które nie wytwarzają na przykład owodni, no to nie nazywamy ich mimo wszystko bezowodniowcami. I to są te, które składają jaja w wodzie albo w bardzo wilgotnych środowiskach. Czasami też są jajo żyworodne. I tak, jeśli chodzi o owodniowce, najpierw powiem sobie o owodniowcach, to u owodniowców zarodek otaczają trzy błony płodowe. I tak, tu mamy przykładowo jajo najpierw, tak? Jajo gada albo ptaka. No i tu występuje jakaś osłona jajowa, występuje owodnia wokół zarodka, czyli ten taki basenik zapewniający mu amortyzację, ochronę przed głośnymi dźwiękami, ochronę przed urazami mechanicznymi, zapobiega wysychaniu. Wiele funkcji ma owodnia, jest to taka nasza kołyska dla naszego zarodka. Mamy omocznie, czyli to jest ta nasza pieluszka, tu zbędne produkty przemiany materii trafiają i się kumulują. Mamy kosmówkę, czyli taką błonę, która jest tak całkowicie na zewnątrz i ona między innymi bierze udział w wymianie gazowej, jeśli chodzi właśnie o zarodki znajdujące się w jajach. No i pęcherzyk żółtkowy, czyli to potocznie się u ptaków to nazywa tym żółtkiem. Czyli to jest materiał zapasowy dla zarodka. Tam są substancje ożywcze dla rozwijającego się zarodka. I tak wyglądają te błony płodowe u owodniowców, u tych jajorodnych. Natomiast u żyworodnych, czyli tych, które chodzą w ciąży, u ssaków łożyskowych, te błony płodowe też występują, tylko są nieco przekształcone. Tutaj mamy taki zarodek w brzuchu, powiedzmy. Tutaj samica leży na grzbiecie i tu jest brzuch. No i tak, mamy owodnie, tak jak która ma takie same funkcje jak w poprzednim przypadku.
Mamy omocznię i kosmówkę. I tutaj kosmówka wyrasta nam w łożysko. To różowe to jest łożysko, czyli taki narząd, który pełni funkcję wymiany substancji, wymiany gazów oddechowych, zbędnych produktów przemiany materii między matką a dzieckiem. Mamy pęcherzyk żółtkowy, chociaż tutaj on jest w zaniku, no bo ponieważ taki organizm ma stały kontakt z organizmem matki, no to nie potrzebuje tego zapasu jakoś specjalnie. No i pępowina. I właśnie tutaj to jest jakby te błony płodowe są nieco przekształcone u tych ssaków łożyskowych, bo ta pępowina, tutaj omocznia, one razem przepraszam, omocznia i kosmówka jakby wbudowują się, czy tworzą częściowo właśnie łożysko i pępowinę. Także tutaj jakby jest to troszeczkę przekształcone w stosunku do tego, co mieliśmy w przypadku jaj. Chociaż tak naprawdę te funkcje są dość podobne. Wszystkie te błony płodowe służą zaspokajaniu tych podstawowych potrzeb rozwijającego się zarodka. Także sumarycznie tu jest trochę ta zmiana, że tutaj kosmuka wrasta w łożysko, tak? Oczywiście u tych zwierząt, które składają jaja, nie ma łożyska, a omocznia wchodzi w skład sznura pępowinowego, a pęcherzyk żółtkowy jest jakby bardziej w zaniku. Także to są takie generalnie podstawowe zmiany. Przypomnę, że to będziemy jeszcze omawiać w jakimś momencie dokładniej, więc chyba też nie muszę tak bardzo się na tym teraz skupiać szczegółowo. Chodzi nam to rozróżnienie, tak? Które zwierzęta są owodniowcami, które nie. No i teraz u zwierząt rozwijających się w wodzie te błony płodowe są zbędne, czyli to będą nasze bezowodniowce. Bo jeżeli zwierzę składa jaja w wodzie, no to już nie musi wytwarzać owodni, tak? Dlatego, że woda jest wszędzie dookoła. Czyli jeśli mamy ikrę ryb, albo skrzek żab, albo traszek, czy ogólnie jakiś płazów, no to jest taka galaretka. Tam nie ma jakichś osłon jajowych, nie ma błon płodowych, tylko galaretka, w której się znajdują zarodki. I tutaj właśnie napisałam, że błony płodowe są zbędne z gwiazdką, dlatego że jest jeden wyjątek. Pęcherzyk żółtkowy. Pęcherzyk żółtkowy występuje u bezowodniowców również. I to jest ten materiał zapasowy dla zarodka, tak? No bez niego by było trochę ciężko, żeby zarodek się rozwijał. I często jak taka na przykład rybka się wykluje, czy kijanka, to ona ma jeszcze ten pęcherzyk żółtkowy, zanim on się do końca wchłonie, to ona go jeszcze nosi przy sobie. No bo takie małe rybki czy żabki wykluwają się możliwie jak najszybciej, żeby móc uciekać już przed drapieżnikami. Także ten ich rozwój jest dość krótki. No i po prostu tak, woda jest, jakieś produkty przemiany materii mogą gdzieś tam sobie dyfundować na zewnątrz, czy gazy oddechowe mogą po prostu przez tą galaretkę dyfundować. Także tutaj nie ma też specjalnie potrzeby tych dodatkowych błon płodowych, poza tym pęcherzykiem żółtkowym. Także tak wygląda to rozróżnienie między owodniowcami i bezowodniowcami, czyli jeżeli zwierzę nie składa jaj w wodzie, to potrzebuje owodni. Tak, jeżeli składa jaja w wodzie, to woda już jest i owodni nie potrzebuje, jest bezowodniowcem. Z tym, że przypominam, że chodzi nam tutaj o kręgowce. Także ryby, płazy i te nasze bezżuchwowce to będą właśnie bezowodniowce. No i jeszcze w tym podpunkcie podstawy programowej na końcu jest napisane, że wymaga się również od ucznia wykazywania na podstawie drzewa filogenetycznego pokrewieństw między tymi grupami. Między tymi grupami, czyli tymi, które omawialiśmy, tak, w tych trzech ostatnich odcinkach. Z tym, że my o tym mówiliśmy w tym takim króciutkim dziale na temat właśnie drzew filogenetycznych i tak dalej. To już było jakiś czas temu, ale tam to omawialiśmy, więc ja też tylko sygnalizuję, że to jest tutaj wymagane. Ale myślę, że to jest to dość oczywiste. Tak jak macie jakieś drzewo filogenetyczne, no to widać intuicyjnie, że na przykład ważki i chrząszcze są blisko spokrewnione, bliżej niż ważka z bakteriami. Tak? To są chyba takie dość oczywiste rzeczy, także nie powinno chyba sprawiać problemu. No i dobra, dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję serdecznie patronom z ostatniego miesiąca. Nie wiem tutaj, czy kogoś nie pominęłam, ale zreflektuję się do następnego odcinka, bo jest Was teraz dość dużo. I też niestety nie mam już możliwości pytać jak każdego z osobna, jak chcecie być wymieniani, czy z imienia, czy z nazwiska, czy jakoś inaczej. Także jeżeli macie jakieś uwagi pod tym względem, albo chcecie kogoś pozdrowić na przykład, albo coś w ramach bycia patronem, to po prostu napiszcie do mnie bezpośrednio, a spełnię Wasze prośby. Zachęcam wszystkich do zostania patronami, linki macie zawsze w opisie pod filmem.
No i zapraszam do następnego odcinka.